Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Playa z Mafii. Chyba już tutaj wrzucimy sobie ostatni samochód. Taki jeden tip, jakby ktoś grał sam. Wystarczyło wyjść z tego złomowiska albo oddalić się po prostu od tego miejsca. I respiły się samochody. Te dwa samochody, które tutaj są. Jak widzicie. Te dwa, które przed chwilą, znaczy przed chwilą, w ostatnim odcinku sobie po prostu zezłomowałem. Za taki jeden samochód jest około 400 dolców. Więc już mamy hajs, żeby oddać go... komu? Nie Derekowi, a... Ediemu, tak? Ediemu wisimy hajs. Dobra, gdzie mamy teraz dojechać? Do Joe'ego. Jakieś ciekawe informacje? A completely American idea, sure to encourage a healthy and nutritious lifestyle for those of us on the go. For Empire Bay's news leader, I'm Gary Steven. Tak, tak. Byłem w ogóle zaskoczony. Chciałem ukraść taksówkę, nie? No i jakiś tam chyba taksówkarz sobie coś robił przy kole, a ja mogłem wsiąść bezpośrednio do samochodu bez rozbijania szyby i tak dalej. No i chcę sobie wsiąść, no to wsiadłem, a ten mnie wyciągnął zawsze aż, nie? I chciał się ze mną bić na pięści. I policja akurat przejeżdżała. I włączyła syreny i chciała wjechać, no ale oczywiście tam gdzieś zbugowali, bo walnęli w ścianę. Ale o dziwo ja nie miałem poszukiwania, znaczy tam jakiegoś aresztowania czy mandatu. Widocznie chyba chcieli jego, kurczę, ten jakoś tam przeskrzynić, albo dać mu mandat, bo widzieli, że to on zaczął bójkę. I dobrze. Czasami na coś ta policja się przydaje, ale bardzo rzadko. Sam bym rozwiązał chyba tą sprawę własnymi pięściami. Niż oni jakby się odbugowali, kurde, z uderzenia samochodem w ścianę. Dobra, zobaczymy co z tym hajsem tak naprawdę. Co z tym hajsem mamy zrobić? Joe może będzie wiedział. Kurde, teraz w garniaku chodzimy tak na sam koniec gry, bo już się zbliżamy do końca tak naprawdę. To był 13 chyba rozdział, chyba jeszcze dalej jest. Jeszcze jest 14 i 15 chyba. Joe wasn't home. At first I thought he was just running a little late, so I went to grab something to eat. Two hours later, Joe still wasn't home. It was getting dark, and I was getting worried. I had to go look for him. Maybe Joe checked in with Eddie at the Falcon. Sprawdź, czy Eddie wie, gdzie jest Joe. Mam dziwne wrażenie, że będzie wiedział, a jak nie będzie wiedział, to trzeba będzie się dowiedzieć. Tylko kto może wiedzieć, jak Eddie nie będzie wiedział, ale czy Eddie wie, będziemy musieli do niego najpierw podjechać. No to wio, tylko że tym z gruchotem to my tam zajedziemy na, kurde, północ. Przez całe miasto będę musiał przejechać znowu. Sokoła, no dobra. Mam dziwne wrażenie, że po tych wszystkich naszych... O, autobus! Mam dziwne wrażenie, że po tych naszych wszystkich ekscesach... to właśnie Eddie może stać za tym wszystkim. Przepraszam. Jedźcie, a nie zderzajcie się. W ogóle uderzyli w siebie i kurde, nikt nie wyszedł, nikt nie spisał numer umowy czy coś, żeby, wiecie, odszkodowanie i tak dalej. Przynajmniej dobrze, że policja na to reaguje, jak widzi stłuczkę. Co prawda nie fajnie, że widzi moje stłuczki, których mam oczywiście bardzo mało, ale o Jezu, jaki przewrót mi, kurde, chyba ten AWF studiował. Spokojnie, spokojnie, widzisz jak się wchodzi w zakręty facet, a tam jeszcze stoi na zakręcie. No i mamy soku. Czy ktoś coś wie? Vito, good, you're here. You hear what happened? Well, what's going on? Henry's dead. What? The fucking chinks hacked him to death in broad daylight. Why? So you don't know anything about it? Well... Henry wanted to bring me in on some deal, but I passed. What happened? Yeah, well, Henry was stupid. He was dealing dope with the Tongs.
He knew this was off limits and he got caught. Carlo let him off with a small fine and told him he'd forget about it. But the Chinks double-crossed Henry and hacked him to pieces in the middle of the park. Shit. Ain't no doing business with the Yellow Man. But there's worse. Henry wasn't working alone. Yesterday, some guys massacred a shitload of the Chinks over in Chinatown. Now they figure it must have either been us or Vinci. They already started threatening Vinci. If this don't get settled fast, we're all in deep shit. You sure you don't know nothing about it? Not a thing, Eddie, I swear. Yeah? How about Joe? Joe? Joe was with me last couple days. Well, you're lucky then. Carlo's out of town right now, but when he gets back, it ain't gonna be pretty. Oh, shit. You better not be shitting me, Vito. Let's try Giuseppe next. He keeps his ear to the ground. No i teraz, kurczę, zawsze ten dylemat. Mówić prawdę, czy skłamać? Myślę, że prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw w takich sytuacjach często właśnie. Niestety wychodzi później na jaw. Ale mnie, kurde, zarzuciło. Dobra. Czyli o Jem... Znaczy, Joe nie odnalazł się. Eddie nic o tym nie wie. Nie widział go przez ostatnie dni. Mam dziwne przeczucia, że coś mogło mu się stać. Social unrest has emerged from the darkest depths and taken the lives of several of Empire Bay's hardworking men. The Southport docks were overrun by a violent mob as shots rang out. Several young men lost their lives. Longshoremen's Union boss Derek Pappalardo, long known for his unsavory labor practices, was among those killed. We'll have more on this story, perhaps at a later time. No trudno, no zginął to zginął. Po co drążyć temat? Mówią o tym w radiu, kurde. Też mi coś. Wielkie mi halo. Dobra. No wyprzedź go, kurde. Gdzie miałem coś? Co tutaj było? Do kogo ja mam niby się tutaj przejść? Nie kojarzę. A, ten od wytrychów. To tu? Nie. A, to tu. Giuseppe. Hey, Giuseppe, I'm looking for Joe Barbaro. Is he here today? Hello, Vito. Yeah, Joe came by today. Great, I've been looking for him the whole day. Did he say where he was heading? Well, no, he didn't. I don't think he knew himself. How come? Well, he was looking for a job, but before we managed to finish our conversation, a few guys came and took him away. What? Who? It was Vinci's people. They said Mr. Vinci wanted a word with him. You know where they would have went? No, lo so. Maybe to the bar, the Mona Lisa. Shit. Is something wrong? Not sure. Let's just say we're not on the best of terms with Mr. Vinci these days. Yeah, Joe didn't look too happy. I got a bad feeling about this. I better go find out what's going on. I hope it's nothing serious. Buona fortuna, Vito. Buona fortuna. Take care of yourself. Buona fortuna. Nie wiem, czy taka fortuna. Znajdź Joe i uratuj go. Nie sądzę, żeby to było takie łatwe. Jeżeli zabrali go ludzie Vinciego, w tereny Vinciego, to mam naprawdę złe przeczucia, że to może się źle skończyć. Niedaleko. Dobra. A, wjechał mi w dupę, panie władzo! Widział pan? Nic nie zrobił. Przepraszam. Ej, nie jestem drunk. Driver. Zauważyliście, że to tylko jeden ten policjant mnie widział, że stłuczka była? Inni się jeszcze o tym nie dowiedzieli. I dobrze. I dobrze. Do Mona Lizy go zabrali, tak? W tych rejonach gdzieś to jest Mona Liza. Ej, ładne są te wieżowce. Szkoda, że nie było więcej questów gdzieś w tych rejonach. No gdzie jest ten klub? Coś tu na rogu jest. O, jest Mona Liza. Mam dziwne wrażenie, że będzie niezła jatka. Nie. Gdzie... Czemu tu jest tak pusto? Zaraz. Dlaczego mam tutaj kropkę? O.
freeze and maybe I won't kill you. Hiya, fellas. Look at the balls on this guy. Nice to see you too. Don't move a muscle. Come on. Listen to the friendly bartender and stop fucking around, Vito. Now, first of all, I gotta ask you to slowly toss your guns on the floor. No funny business neither. The bartender's got the itchiest trigger finger in town, huh? I'm not armed. Okay, so what are you doing here, Vito? We wasn't expecting you. I'm looking for Joe Barbaro. I heard some of your guys picked him up. Eh, maybe. What are you trying to pull? Me and Joe didn't do nothing to you. Mr. Vinci doesn't seem to think so. He wanted a few things explained to him, so that's what Joe is doing. And since you've stopped by, why don't we go and join them? Now what if I don't want to? These guns say you do. But don't worry, it's got a hell of a view. Shit. Ah. Hey, what's up, Joe? The assholes went to take a leak. Great. Well, can you explain to me why the fuck we're here? That old fuck Vinci can't see what's going on right in front of his face. And he thinks I can explain it to him. Idiot. Oh, the happy couple is here already. Welcome, Vito. What's going on? You got no reason to treat us like this. No reason? No reason? First, the business with Leo. And then all hell breaks out in the city. The chinks, they're going nuts. Everybody's fighting like lunatics. And now, those yellow bastards are threatening to kill me. It's out of fucking control. Now, I'm too old for this shit, so you're gonna tell me what the hell's going on here. Come on, I'm all ears. Mr. Vinci, look, I don't know what the hell's going on here. Believe me. Me and Joe ain't got nothing to do with it. That ain't what I wanna hear. Yeah, well, that's your problem. Cause we don't know shit about any of this. That's too bad. Finally. We don't got much time. We gotta do something. Alright. We'll try to break the pipe. Come on, help me out. I can't do it by myself. Okay. One, two, three! One, two, three! Again! One, two, three! Fuck you! You filthy fuck! Come on! Come fuck on! Fuck you, fuckly fuck! Fuck! Weź broń, jak najbardziej, tylko kogo? Jego? Ooo, rewolwer. Dobra, teraz kogoś trzeba tutaj wyjść z budynku z Joe. Tylko jak mam z niego wyjść, bo ja nie wiem za bardzo gdzie jest wyjście. Dobra, może uda nam się zrobić to trochę po cichu. Albo i nie. I dobranoc. Ej, mam już chyba full magazynek. Dobra, mamy jeszcze jednego gościa od tej po prawej. O, jakoś tak się bokiem odwraca. Lepiej, żeby nas nie zauważył. Kolego, nie słyszałeś, że palenie zabija? A nie, ty masz spluwę. No to, a nie, palisz fajkę, no to palenie zabija. Jak już mówiłem. Taki tam joke, hehehe. Widzę, że mamy kilka poziomów tutaj do obskoczenia. Góra powinna być zaraz czysta. Jeszcze tego jednego ziomka tutaj sobie zabijemy. Wow! Ops. No, nie poszło tak jakbym chciał, ale zawsze jest okej. Teraz tak, schody. Joe widzę, że już tutaj dosyć poważnie ranny. Schody są tam. Lightowo. Zobaczymy, czy następny poziom też będziemy mogli w miarę po cichu przejść. What the hell? Ah, fuck! Ah! Szlak by trafił.
Aaa, no gdzie ty idziesz, Joe? Naprawdę, chcesz umrzeć? Ale się natknąłem na nich, kurna. Aaa, fuck. Nie ma tej wychylania się zza osłony. To jest wielki minus. Auć, regen. Następny jest gdzieś tam dalej. Jest. Regen. Pięknie, trochę mniej życia niż początkowo. Wow! Ale mi tu wyskoczył. Ah, fuck! Zdążył strzelić. Dobra, reload. Ten semi jest troszeczkę lepszy na mnie. Dobra, kolejni panowie, gdzie są? Nikt się nie chce pojawić, no. Kill that motherfuckers. Gdzieś tu ktoś jest. O, i proszę. A kuku. Nikt nic nie słyszał, nie? Znaczy w sensie nie słyszeli tych strzałów. Już to widzę. Dobra, tu zamknięte. Mam tu jednego jegomościa. Pierwszy. Ktoś tutaj chodzi, nie wiem gdzie. Ops. No kolego, tak się nie robi. Jak przeładowujesz, to raczej nie biegniesz w stronę wroga. Tak jakoś mi się zdaje. No ale to jak to szkoły są różne. Wow. O, źle wyszedłem. Ajajaj. A fuck! Czy musisz zawsze dwóch na raz strzelać? Ej, no ten gość na ślepo strzela, what the hell? A fuck, jeszcze tam jest jakiś. Dobra, spokojnie. Jeden strzał. Kurna! Czemu on musi zawsze trafiać? Dobra, jak tam życie? Nie najgorzej. Teraz tak, przybieg kolejny. Robol. A ty kurna mendo. No wychyl się! Pięknie. Dwa naboje. No, strzałem w kolano, zabiłem go wreszcie. Dobra, rewolwer jest taki sobie. Ja wolę sobie ten pistolecik nosić. Nie mam żadnego innego wyboru. Dobra, trzeba w miarę powoli... Zaraz, którędy teraz? Tak, ty mnie będziesz osłaniał. A masz jakiś pistolet? Wziąłeś sobie coś? O, saving, przynajmniej tyle, dobrze. Uuu, nie będę... What the fuck? Ale ich tu jest. Where the fuck is that girl? Hey guys, Pablo's escaping! Ała! Kurna mać. Gnoje. Poczekaj, aż będzie przeładowywał. Ha, ha, ha. Nie przeładowywaj tak głośno, stary. Nikt nie powinien o tym wiedzieć. Podnieś magnum, zawsze okej. I ty masz mnie osłaniać, Joe. Gdzie ty jesteś?
Yeah, baby! Ktoś jeszcze chce mi podskoczyć. Jak ja nie lubię schodzić właśnie tak po schodach, w jakichkolwiek grach. Na przykład w Słocie też tak czasami trzeba było schodzić. Nie wiadomo, czy ktoś tam był, czy nie. Pewnie ktoś, kto nas oczekuje, wie i kiedy możemy schodzić i strzelić nam na przykład w ten. Nogi. Ej, ktoś tu strzelał. Ała. Zaraz, chcecie mi powiedzieć, ale zaraz, czy ja mogę zejść na sam dół? Nie, tutaj niestety nie. Tu powinno być wyjście, a widzisz, kurna, te czerwone trójkąty? No właśnie. Wyjście, czerwone trójkąty. O, oh, fuck! No, chyba, że... O, oh, fuck! Fuck! Jeden. Drugi. Trzeci. Halo. Czwarty. No. Czwarty. Kolego, chcesz być piąty? Aj. No nie, uciekł. Kurde, spłoszyłem go. Piąty. No i proszę. Jeszcze jeden tutaj biegnie do kolekcji. Aj, trochę się spóźniłem. Tutaj ładnie tak z okienka można ich tutaj pociurać. Aż ty, kurde, mendo. Nie chcesz tutaj stanąć, nie chcesz się wychylić. No dobra, nie przedłużajmy. Tego, co nieuniknione. What the fuck? Ja ci dam. I jest następny. Podejdziemy sobie trochę bliżej. Tam kolega ze strzelbą. Nas nie widzisz. Aj ty, kurde, mendo. Tutaj przez to czasami blokuje. No, jest headshot. Myślałem, że już nie będzie. I ktoś tam jeszcze sobie wychyla się, co? Widzę twoją lufę, stary. Fuck! Trafił, kurde, z tej spluwy. To jest chyba jakaś strzelba. No, wyjdź jeszcze raz. Teraz ja cię spróbuję ustrzelić. Come on! No nie mam co do niego podchodzić, bo na bliski dystans. O nie! Nie sprawdziłem, że mam jeden nabój tylko w magazynku. Na bliski dystans, no ze strzelbą to ja nie mam co konkurować, no. Oj! A teraz tutaj Tom Sonic się pojawił. Kurde! Ej, chcę ci powiedzieć, że tak... Tak się ściany rozpierdzielają. Ładnie cegły! Dobra, go! Jeszcze w sumie mogę sobie podnosić tą amunicję, bo szkoda by jej było tutaj... Szkoda by ją było tutaj zostawiać. What the fuck, co to jest? Jakaś inna jeszcze, nieźle. Wow, kto do mnie strzela? Ała, ten gnojek. Było głupie z mojej strony, że tak wyszedłem sobie, nie sprawdzając tutaj wcześniej terenu. Ale już jest okej. Okay. Już jest chyba wszystko fajne. Ej. A, tego mam chyba full w takim razie. Którędy jest granaty.
No i mamy wyjście. Co jeszcze od ciebie mogę wziąć? Tam Sonika, super. Sobie wszystko przeładuję, pozwolicie, bo nie wiem, co tam mnie czeka. To przeładowane, to przeładowane. To jest chyba też przeładowane. To nie wiem, to chyba nie. Thompson. To przeładowane. No i super. Kogoś jeszcze tutaj spotkamy na naszej drodze, czy już nie bardzo? Tutaj nic. Gdzie jest w ogóle Joe? Oho! Save. Fuck. Dobra, cofka. Będzie ciężko znowu. Jeden. Drugi. Widzicie gdzieś innych? Trzeci. Reload. Trzeci. Ups. Niezła poruchawa. Gdzie oni są? O, proszę, proszę, na dole. No. Kolejnego zapraszam. Jeszcze ktoś? I see you. Jestem jak Sauron, stary. Ej, czy ktoś tutaj wszedł? What the fuck? Ktoś mnie tutaj dojechał zza tej. Zza osłony, nieładnie. Dobra, przydałoby się pójść gdzieś dalej. O, fuck, tutaj ktoś przylazł. Tutaj ktoś, kogoś mam na schodach. To nie jest bezpieczne. No, jeszcze ciebie tam widzę. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. No, jeszcze nie ma. Dobra, ktoś tutaj jest? Nie. Wszedł na schody i się cofnął. Kolejny down. Ten mi tutaj nie przeszkadza. Oh, fuck! Nie widziałem go. To kolego. Sorry, szefie. A, jest tam, dobra. Ło! Nie! Nie! Jakim cudem? Jakim cudem on mnie zjechał tak szybko? Przepraszam. Nie chciałem. Kurde, widzieliście, że było nawet okej. Okay. A tutaj gość mi pojechał. Ja pierdzielę, jak... No. Dobra, było źle. Znaczy, nie było źle, ale... Zamknij japę. Mówię ci, kurna, nie będę. No nie! Teraz się zdenerwowałem i nie mogę sobie trafić. No? Wyskocz. Wyskocz. Wyskocz, you małe piece of shit. Ej, kurna, strzelają na ślepo i to jest najgorsze, bo wtedy nie mogę go trafić. On jakieś ma takie nieregularne wtedy ruchy. Frajerze. Uno, duo, trio, tak też myślałem. Dobra, tam kogoś mamy, tylko że ja go teraz w tym momencie nie widzę. Czy ktoś do mnie strzela znowu ze schodów? Warto było... A, warto byłoby się nie dać zabić, co? Wyskocz. Wyskocz, małe gnoju. Popatrzył, popatrzył i co? I spękał. Takie gangstery, widzicie? Pękające gangstery. Ach ty, kurna, nie trafiłem.
Jeden strzał. Wystarczy. Dobra, tego... Kurde, mam już mało. Wezmiemy sobie jakiegoś magnuma. Skąd teraz do mnie strzela, co? What now? Ej, nawet nie widzę, kurde, żadnych... wystrzałów, chyba że tu. Nic nie widzę. A nie chciałbym znowu wyskoczyć na gościa ze strzelbą. Tamten akurat był z Thompsonem. Serio, nic nie widzę. A, dobra. Wow, 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 wow. A, fuck. Jeden out. Gdzie są kolejni? Gdzie są kolejni? Nic nie widzę. Chyba że... Tam jesteś? Przemieszczać się, przemieszczać się, no i co? O, nie wszedł nikt na schody w tym momencie, tyle dobrze. Ha! Boże, jak śmiesznie. Jeszcze jeden został. Fuch! Tylko, że problem jest taki, że dwóch z dwóch stron. O, proszę! Ach ty kurna mendo. No i gdzie polazłeś? Dobra. Nie mam czasu się z wami bawić. Ktoś chyba stwierdził, że jednak nie da nam rady. Dobrze stwierdził. Pozbieramy sobie ammo. Tylko, że teraz jest problem, bo ja nie wiem, którędy wyjść. Kolego. Co tam u ciebie? Zaraz, zaraz, zaraz. Ja ciebie znam. Ty jesteś pan barman. Czy z nim mamy coś zrobić tutaj? Okej, okay, sorry, ale kurde, no, wiem co się stało. Joe się zbugował. Ups. Joe się zbugował na samym początku tej całej tej budowy i niestety nie mogłem ukończyć tego zadania. Po prostu musiałem przechodzić całą misję od samego początku, czyli zeszło mi to ponad godzinę znowu, bo to była od początku misja. Nie mogłem checkpoint nie dawał nic. Joe cały czas stał na samym początku na schodach gdzieś tam na górze i nie dał, nie można było go ruszyć. Próbowałem granatami, czymkolwiek przepychać go, ale po prostu się sfrizował i nie mógł się ruszyć. Dobra. Tym razem nam się chyba uda tutaj wyjść z tego. No, zapis na 6. They fucked me up pretty good. I think I need a doctor. Okay. Let's get you over to El Greco. Dobra, zabierzemy go do El Greco, ale to może w następnym odcinku. Tutaj mam zapis, widzieliście, co się zapisało. Ja wam wszystkim bardzo dziękuję za odcinek, za uwagę i mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Na razie, do usłyszenia. Cześć.